Umiejętność komponowania to jedna z ważniejszych i trudniejszych zarazem kompetencji pisarskich. Dobry zamysł kompozycyjny pomaga nam przekonać czytelnika i przedstawić nam nasze racje. Dlatego też umiejętność komponowania to wyraz w szacunku dla odbiorcy. Kompozycja jest ważna też dla samego autora. Jeśli dobrze przemyśli, co ma napisać, łatwiej będzie mu to zrobić, unikając błędów językowych. Z punktu widzenia egzaminatora, który przecież też jest czytelnikiem, Dobry zamysł kompozycyjny pozwala ocenić umiejętność myślenia piszącego. W tym filmie przedstawimy jedynie niektóre dobre praktyki związane z umiejętnością komponowania tekstów. Przygotowując się do opracowania zamysłu kompozycyjnego, najpierw należy dokonać analizy tematu. Podkreślić należy, że opracowanie kompozycji zaczyna się w momencie zastanowienia się, co mamy zrobić. W rozprawce ustosunkować się do zagadnienia zawartego w temacie, uzasadnić własne stanowisko na podstawie analizy dołączonego fragmentu utworu literackiego. Oraz odwołać się do innych tekstów kultury. Nasze porady dotyczące komponowania zaczniemy od omówienia budowy akapitu. Akapit to najmniejsza wyróżniona graficznie jednostka tekstu, zawierająca określoną myśl, różną od poruszanych w innych partiach wypowiedzi. Akapity są konieczną częścią tekstu, oddają sposób myślenia autora poprzez to, jak segmentuje on swój wywód. Przede wszystkim należy pamiętać, że akapity wyodrębniamy na zasadzie znaczeniowej, to znaczy, jeden akapit to jedna myśl. Rodzaje akapitów i ich budowę mówimy na przykładzie rozprawek z majowej matury z 2015 roku. Fragmenty tekstów pochodzą z prac maturzystów. Są to zatem wypowiedzi nieraz niedoskonałe, z błędami, ale pokazują one, że niektórzy autorzy stosują prezentowane tu zasady. Na planszy widzimy temat z majowej matury. Akapity dzielą się na dwa podstawowe rodzaje. Pominiemy tu mniej typowe odmiany charakterystyczne dla dłuższych wypowiedzi. Najczęściej stosuje się takie akapity, w których główna myśl przedstawiona jest na początku, następnie zostaje ona rozwinięta i zilustrowana. To tak zwany akapit analityczny. Taka budowa odpowiada też właściwej kompozycji wywodu argumentacyjnego. Argument, rozwinięcie, przykład. Na planszy mamy przykład typowego akapitu analitycznego. Główna myśl przedstawiona jest w pierwszym zdaniu, kolejne to jej rozwinięcie, dalej pojawia się ilustracja argumentu, a na końcu akapit zostaje spuentowany a zarazem powtórzone zostaje stanowisko autora wobec polecenia. Innym rodzajem, wymagającym większej sprawności pisarskiej, jest akapit syntetyczny, w którym kolejność wywodu zostaje odwrócona. Najpierw pojawia się analiza przykładu, po której następuje synteza, wniosek wypływający z rozważań. Na planszy mamy przykład takiego akapitu. Autor prowadzi wywód tak, aby wniosek z analizy fragmentu króla Edypa pojawił się jako jego synteza, konkluzja, na końcu. Pojawia się tu nawiązanie do akapitu wcześniejszego, to słówko również. Autor także sprawnie przechodzi od analizy do uogólnienia, które pojawia się już w przedostatnim zdaniu akapitu, by na samym końcu sformułować już konkluzję. Argument odnoszący się do własnego stanowiska, dotyczącego przecież spraw ogólnoludzkich, a nie tylko analizowanego dramatu. Akapit jest jedynie częścią wypowiedzi, której porządek należy zaplanować, zanim przystąpi się do pisania. Akapity powinny być ze sobą powiązane i muszą następować po sobie w określonej, uporządkowanej, logicznej kolejności. Nie są one przecież niezależnymi wypowiedziami. Powinny się ze sobą wiązać formalnie, za pomocą słów nawiązujących do wcześniejszych partii tekstu, pojawiających się w pierwszym zdaniu nowego akapitu, np. również, także, a przede wszystkim za pomocą przemyślanej, logicznej konstrukcji wywodu. To najtrudniejsza umiejętność, którą należy opanować, żeby nauczyć się dobrze pisać. Jeśli wiemy, że najważniejsza myśl akapitu wyrażana jest na jego początku lub na końcu, jak to bywa w większości przypadków, Możemy szybko zapoznać się z tekstami nieliterackimi, przeskakując wzrokiem po początkach akapitów i po ich końcach. Dotyczy to tekstów zbudowanych poprawnie, a niestety nie zawsze tak jest. W utworach literackich bywa inaczej. Poza tym nie chodzi przecież w ich wypadku tylko o szybkie dotarcie do informacji. To też raczej nie warto stosować tej porady w odniesieniu do literatury. Kompozycji na szczęście nie trzeba wymyślać od podstaw, podobnie jak w porządku argumentacji. Stosujemy zwykle dwa rodzaje schematów kompozycyjnych, czyli kolejności podejmowania zagadnień w taki sposób, aby czytelnikowi ułatwić odbiór. Przypomnijmy bowiem, zamysł kompozycyjny ma pomóc w czytaniu tekstu, a co za tym idzie w skutecznym przedstawieniu naszego stanowiska. Najczęstszym rodzajem kompozycji jest kompozycja gradacyjna, oparta na stopniowaniu, czyli od szczegółu do ogółu, od konkretu do abstrakcji, od spraw przyjemnych po duchowe. Innym rodzajem jest kompozycja dialektyczna, argument, kontrargument i synteza czyli próba pogodzenia przeciwieństw lub argument przeważający. Ten drugi rodzaj jest trudniejszy. Wymaga dobrego wyczucia siły argumentów i umiejętności argumentowania, tak aby odbiorca nie miał wrażenia, że autor sam sobie przeczy lub nie potrafi się zdecydować. Ten schemat odpowiada szczególnie tym wypowiedziom, w których piszący chce uniknąć jednoznacznego opowiadania się za konkretnym stanowiskiem, dostrzegając zalety i wady każdej tezy. Na plansze mamy przykład kompozycji gradacyjnej. Autor już na wstępie zasygnalizował, jaki jest porządek argumentów, czyli akapitów. Możemy się z takim porządkiem nie zgadzać, mając inne zdanie na ten temat, ale musimy zaakceptować propozycję autora, jeśli konsekwentnie ją realizuje. Wtedy możemy się z nią ewentualnie nie zgodzić. Tutaj maturzysta przyjął kolejność od argumentu najsłabszego do najmocniejszego. Na planszy mamy przykład kompozycji dialektycznej. Dobrze sprawdza się ona w wypadku rozważa niekoniecznie zmierzający do jednoznacznej konkluzji. Oczywiście można ją stosować także w wypadku jasno postawionego stanowiska, ponieważ warto w rozprawce przywołać także kontrargumenty, dzięki czemu możemy pokazać, że dostrzegamy złożoność problemu pojawiającego się w poleceniu. Autor zaprezentowanej tej rozprawki uważnie przygląda się Lalce i Wokulskiemu. Warto zauważyć, że analizuje przytoczony fragment, dostrzegając, że wyraża on poglądy bohatera wynikające z jego sytuacji i obserwacji. To istotne, ponieważ należy pamiętać, że uzasadnienie stanowiska w rozprawce maturalnej powinno się opierać na analizie utworu. W zaprezentowanym układzie autor dość dobrze stara się wyważyć argumenty przemawiające zarówno za wolną wolą, jak i siłami niezależnymi od człowieka. Oczywiście przedstawione powyżej schematy nie są jedynymi możliwymi, nawet w rozprawce. Niezależnie, czy zostanie zastosowany któryś z nich, zamysł kompozycyjny musi być widoczny, nawet jeśli wypowiedź rozwija się np. w formie rozważań. Przykład takiej kompozycji mamy na planszy. Nie ma tu stopniowania, ale rozwijanie refleksji. Nie jest to też klasyczny układ rozprawki czy innej formy pisemnej opartej na argumentowaniu. Niemniej wyraźnie widać tu zamysł kompozycyjny odpowiadający prowadzonym rozważaniom. Na końcu wstępu wyrażone zostaje stanowisko autora. Początek rozwinięcia pracy zaczyna się argumentem, następnie rozbudowanym i zilustrowanym analizą fragmentu utworu. Koniec pierwszego akapitu jest jego podsumowaniem, wspierającym wyartykułowane we wstępie stanowisko. Następny akapit zbudowany jest podobnie, przy czym pojawia się nawiązanie do wcześniejszego wywodu. Niezbyt zbudowane, to tylko jedno słowo, ale obecne. Co warto podkreślić? Dzięki niemu mamy wrażenie, że autor prowadzi swoje rozważania w przemyślany sposób, nawet jeśli kolejne argumenty nie są prezentowane zgodnie z wyraźnym porządkiem, czyli np. gradacją. Na końcu tego akapitu także pojawia się podsumowanie i powtórzenie stanowiska autora. Kolejny akapit łącz jest poprzednim na tej samej zasadzie i zbudowany jest także w równie klarowny i zrozumiały dla czytelnika sposób. Zakończenie to jednocześnie podsumowanie i przypomnienie użytych argumentów oraz sugestia, że są także inne. Wreszcie na końcu pojawia się puenta, niezbyt zgrabna, ale dobrze zamykająca wywód. Warto pamiętać, że powinno się nawiązywać w kolejnych akapitach do wcześniejszych. Oczywiście nie zawsze da się to zrobić, ale taką funkcję może pełnić pojedyncze słowo, tak jak również czy także. Można też zasygnalizować stopniowanie argumentów, zacząć zdanie w taki sposób. Ważniejszym argumentem od przywołanego w poprzednim akapicie jest. Można też przejść do kąta argumentu, zacząć zdanie tak. Jednak wolna wola nie zawsze decyduje. Przejdźmy teraz do krótkiego omówienia dwóch istotnych elementów każdej wypowiedzi, czyli wstępu i zakończenia. Jaką funkcję pełni wstęp? Przede wszystkim jest wprowadzeniem, zatem nie może pojawić się w nim zbyt wielu informacji, trudnych myśli. Powinien też być krótki. Ma to być nasze zaproszenie dla czytelnika, pozwalające mu nas poznać, oswoić się z naszym stylem i sposobem myślenia, wejść w sytuację odbiorcy naszej wypowiedzi. Po drugie, wstęp powinien stanowić formę przedstawienia się. Dlatego warto już na początku zaprezentować nasze rozumienie polecenia i wygłosić stanowisko wobec problemu, który pojawił się w temacie. Po trzecie, warto, aby wstęp również zapowiadał, co będzie dalej. Można więc nawet zasygnalizować, w jakiej kolejności będziemy przedstawiać argumenty lub utwory, do których się odwołamy. Oczywiście to nie jedyne funkcje wstępu, zresztą pomysły na rozpoczynanie wypowiedzi mogą być różne. Tu prezentujemy najbardziej typowe. Przedstawionym przed chwilą funkcją wstępu odpowiadać mogą kolejne zdania czy fragmenty tekstu składające się na ten element wypowiedzi. Inaczej mówiąc, możemy na jej podstawie podpowiedzieć, jak zaczynać własny tekst. We wstępie może pojawić się wytłumaczenie tematu i tytułu, tego jak rozumiemy polecenie, co jest dla nas w nim najważniejsze. To może być znalezienie synonimów. To zresztą istotna kwestia, bo stanowi element analizy tematu. Na początku pracy powinna też pojawić się prezentacja stanowiska lub tezy. We wstępie możemy również przedstawić kompozycję naszej wypowiedzi, czyli kolejności argumentów, przywoływanych utworów. Ułatwi to czytelnikowi poruszanie się po naszym tekście. Widoczny na planszy przykład wstępu, choć stylistycznie miejscami niezbyt zgrabny, pokazuje, że w krótkim wprowadzeniu można zawrzeć rozumienie polecenia, wyrażenie stanowiska oraz prezentacji kolejności argumentów. Zakończenie, podobnie jak wstęp, nie może zawierać zbyt wielu istotnych informacji. Ma być raczej formą naszego pożegnania się z czytelnikiem, pozostawienia dobrego wrażenia i podsumowania naszych rozważań. W zakończeniu możemy wskazać inne, nieomówione argumenty, możemy wyliczyć kąty argumenty, wskazać na inne teksty kultury, które mogłyby podeprzeć naszą argumentację, możemy odwołać się do własnych doświadczeń, wreszcie zakończyć tekst błyskotliwą, metaforyczną lub patetyczną błędą. Widoczny na planszy przykładzie pojawia się kilka elementów, które mogą kończyć wypowiedź. Wyliczenie innych argumentów oraz kontra argumentu odwołującego się do własnego doświadczenia. Wreszcie rozprawka kończy puęta będąca powtórzeniem stanowiska. Teraz krótko omówimy najczęstsze błędy kompozycyjne. Najważniejszym jest brak zamysłu kompozycyjnego, czyli nie widać, aby autor zastanowił się nad porządkiem swojej wypowiedzi. Innym błędem jest podział tekstu na kapity bez wyraźnej zasady, bez czytelnego kryterium tematycznego. A przypomnijmy, każda akapita osobny temat. W wypadku takiego błędu mogą pojawiać się akapity na całą stronę. Wreszcie błędem jest brak wyraźnego zamysłu w zakresie podziału na akapity, co prowadzi często do niespójności tematycznej, czyli chaosu w pracy, powracania do niektórych wątków. Brak zamysłu kompozycyjnego to najczęstszy błąd. O nieprzemyślanej kompozycji świadczy najczęściej rozpoczynanie następujących po sobie partii pracy, czyli akapitów od wyrażenia kolejnym argumentem, następnym przykładem czy utworem jest. To duży błąd, bo świadczy o tym, że autor nie przyjął żadnej koncepcji kompozycyjnej. Nie ma pomysłu na porządek argumentacji, przez co praca powinna być w tym zakresie oceniona nisko. Brak nawiązań do wcześniejszych partii pracy to również usterka kompozycyjna. Wprawdzie nie zawsze udaje się nam zgrabnie nawiązać do poprzedniej części tekstu, ale jeśli w pracy nie ma żadnych nawiązań, a każdy akapit pojawia się zupełnie bez odniesień do tego, o czym była mowa wcześniej, stanowi to błąd. Zaprezentowany fragment może być przykładem wielu błędów różnego rodzaju. Tu skupimy się tylko na tych związanych z kompozycją. Przede wszystkim akapit nie jest związany z poleceniem. Nie ma tu mowy ani o wolnej woli, ani o siłach niezależnych od człowieka, a decydujących o jego losie. Takie akapit wskazuje na brak zamysłu kompozycyjnego pracy. Wypowiedź oparta została na wyliczeniu, a nie merytorycznie uzasadnionej kolejności argumentów. Akapit nie wyraża żadnej sprecyzowanej myśli. Zaczyna się od refleksji o losie niezależnym od woli człowieka, a kończy stwierdzeniem, że bohater utworu nie ma własnego zdania. Mamy tu zatem niespójność tematyczną. W tym akapicie nie pojawiają się nawiązania do wcześniejszych partii tekstu. Pojawia się tu jedynie wyliczenie. Mamy tu wdzięczny przykład błędów wszelkiego rodzaju. Między innymi razie również zupełny brak zamysłu kompozycyjnego, przeskakiwanie między wątkami oraz brak czytelnej zasady wyodrębnienia akapitów.